Cześć chłopakowie i dziewczynkowie. No dzisiaj jest ten dzień, kiedy prezydent Duda przyjeżdża do Pińcowa. No jeszcze tam niewiele się dzieje, jeszcze te takie chłopy w okularach nie wpuszczają nikogo. Czekają ludzie na prezydenta, jeszcze nie czas jest. A dzisiaj są imieniny miesiąca, 9 września. No i se prezydent Duda tu se przyjedzie tak na takie imieniny. O, ludzie se chodzą, flagiewki dostali, żeby machali. No, tu mają te flagiewki. Machajcie se ludzie, machajcie jak prezydent przyjedzie, żeby widział, że jest w Polsce. No, tu policjanty się grzeją, bo przecież gorąco jak pierun było. I o, ludzie czekają. O i fontanny widzicie, pewnie na fontannie będzie gadał, bo zgasili fontannę, już nie tryska. No. Policjanci się opowiadają, co tam w klanie było wczoraj. No. Coraz więcej ludzi się gromadzi, przychodzą ludzie, pińcowiaki, zobaczyć, jaki ten prezydent przyjedzie. Tu kamery, operatory, no, ludzi coraz więcej. Czekają. Kiedy ten prezydent Duda będzie? Będzie Duda. No, a tu dzieciaki, młodzież, znaczy se siedzi se pod pomnickiem, flagiewką macha. No, i fajnie, tak se ludzie czekają. O, ten pokazuje, że tamten jest głupi. No, a tu lideczka se siedzi i czeka, żeby zdjęcie stryknąć o kosę, pozapierdzielali, żeby ktoś bomby nie wrzucił, no. O, a tu prezydent szybciutko leci do kościoła, żeby tam złotówkę dać. Chyba na tacę, albo pierwi, po co, ja nie wiem. Sekund, o, już idzie prezydent, a obok prezydenta nasz burmistrz Włodziu Badura. Lubię Włodzia Badura, fajny chłopiec, no. Może mi kiedyś jaką robotę załatwi, albo i nie, o, idą ze z prezydentem, dzień dobry prezydentu, dzień dobry. No i idą i tędy koło mnie szli, no. A ja się na to wszystko tak patrzyłem, no właśnie. Weszli tam w środek parku, a tu jadzi Jelek fajny, no. I ludzie tu aparaty wyciągają, no, mnóstwo ludzi przyszło z Pińcówka i z okolicy pewnie też. No, tu pan Włodziu mówi, jaki prezydent jest fajny, jaki dobry, że tak przyjechał do Pińcowa. No. No, a pan prezydent tak patrzy, kuźwa, se myśli, czy jestem na pewno, ja tu w Pińcowie był, co ja to kuźwa robię? Cholera, no, ze żoną mógłbym se być teraz, a ja tu w Pińcówku jestem. No, ale fajnie, o, i tu same Japończyki pińcowskie prezydentowi zdjęcia robią. O, prezydencie, my cię mamy na zdjęciach, jejku, same Japończyki. No. Prezydent opowiada o jakichś tam nagrodach, gdzieś komuś dał, gadał coś o grochowiskach, z Republika Pińcowska była, no fajnie gadał, fajny chłopaki. No, no i tu ludzie chodzą. No tu jakiś zespół zgrany, coś tam bzdąkał prezydentowi. No, a tu prezydent z tyłu. Widzicie, jak prezydent z tyłu wygląda? No. I ludzie przyszli zobaczyć prezydenta. Dlaczego, kuźwa, mój stwórca nie jest prezydentem? No ja nie wiem. O, a tu samochody tych borowików, maślaków, kurkarzy jakich, o. Tu pies był. Bo pies też przecież pilnuje. No. A tu siedzą takie jakieś ważniaki, nie wiem, posły jakie albo co. No. Ludzie czekają. Prezydenta będą mogli uścisnąć. Kuźwa, złotówka idzie. No, bez tego by się nie obyła żadna impreza w Pińcowie. No, tu mówi, tak, dajcie mi na tacę więcej, bo ja nawę robię, tak. Czy tam coś w kościele potrzeba, mi pieniędzy potrzeba. No, bo przecież dzieci wołają. Tak, i ludzie schodzą, tu flagami machają. A tu cała uklęknąć, teraz pani uklękowuje przed policjantem. No, i tak ładnie, a tu, o, ta pani się chyba wkurzyła, bo złotówka jej rozrzesenia nie dała, no, i se już laskę przygruchał, no, stoi sobie, o, to się umie Holender ustawić, ale dobrze, po to ma łeb, żeby się chłop ustawiał, o, a powiedział ten w okularach, powiedział, widzicie tego dżingielka, sprzątnąć go stamtąd, skrywałem się za łeb, ale mnie zauważyli, nie, policjanci mówią, nie będziemy się zajmować dżingielkiem, on jest fajny, no.
I tu już ludzie wychodzą, bo prezydent już wychodził, zaraz będzie jechał, ale taki się tłok zrobił, że ja nie mogłem tam spokojnie patrzeć. No, pozasłaniali, przysło tych ludzi, a tu ten Andrzej Sikorski chyba to, czy jakiś tam, no. O. I tak se chodzą te ludziki. Ten mówi: cześć Andrzeju, lubię twoją płytę, bardzo pod budą, fajnie grasz. No. Andrzej mówi: kuźwa, ja nie wiem, o co chodzi. Tak. No, i tam prezydenci się z jakimś chłopem, tak: o, dzień dobry, panie, co tam? A ten mówi: do prezydencie, jak żyć? A prezydent do niego: no kuźwa, ja nie wiem, no, jak ty masz żyć, zostań prezydentem, będziesz prezydentem, ja. No, i tu ludzie kręcą prezydenta, kręcą. Prezydent już się szykuje do ujechania. No, nie wiem, kuźwa, po co ja te tyłki kręciłem, o co chodzi, nie rozumiem. No, garnitury pogięte, ale przecież to normalne. Już pochód z prezydentem odjeżdża, tu ludzi, tyle w Pińcowie stoi. Kuźwa, ja nie wiedziałem, że w Pińcowie tyle ludzi jest. No. I se chodzą, stoją, patrzą: prezydencie, brawo, mówili, hura, hura, mówili. No, fajnie było, fajna impreza była. Myślałem, że jakieś jaja będą, ale nie byłem tam w środku. Mogłem sobie pstryknąć fotkę z prezydentem, ale ja wiem. Kuźwa. By się śmiali ze mnie, ze mną z prezydentem zdjęcie. Nie, nie chciałem. Nie chciałem. No i już pojechali. Już se jadą gdzieś tam na grilla pewnie, albo nie wiem gdzie. Fajnie, bo fajna impreza była, tak nagle prezydent przyjechał i pogadał i se pojechał. No i ludzie teraz nie wiedzą, co to się stało, jejku, hipnoza minęła. I teraz tak bezładnie idą. No, a tu policjant mówi: gdzie gnoje, nie przejedziecie tędy. No i już się ludzie rozchodzą do domków, teraz se będą na Facebooka wstawiać fotę z prezydentem i już jest cisza. Już Pińców znowu zamiera. Już znowu oklap. Ale fajnie jest w Pińcówku, lubię go.